To trochę prawda, że w Polsce, ponieważ mamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa elektronicznego, banki od początku o to dbały, w związku z tym my wszyscy klienci właściwie bezgranicznie ufamy i przekazujemy zaufanie, czy powierzamy zaufanie do tych operacji, ale kładziemy to wszystko na odpowiedzialność banków. Myśmy to dostrzegli, że klienci nie chcą, niektórzy się w ogóle uczyć podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa i mało tego, mówią, że wszystko, cokolwiek oni by nie robili, wielu z nich, to jest odpowiedzialność banków. Więc zwracamy uwagę na to, że kwestia cyberbezpieczeństwa to nie tylko kwestia bezpieczeństwa obrotu bankowego. Problem cyberbezpieczeństwa to jest kwestia bezpieczeństwa naszych danych, zasobów naszych firm, naszych domów. Kwestia cyberbezpieczeństwa to jest kwestia także bezpieczeństwa naszych dzieci, naszych bliskich. A ponieważ gospodarka cyfrowa będzie i odgrywa coraz większą rolę, musimy być przyzwyczajeni do tego, że każdego roku, każdego miesiąca musimy zwracać uwagę na to, co tam się w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego dzieje i musimy się uczyć. Na pewno niefrasobliwe korzystanie czasami z obcych komputerów gdzieś w kawiarenkach i wykonywanie zawiłych operacji z podawaniem haseł, loginów i tak dalej. Po drugie, zapominanie, że trzeba własny komputer wyłączyć, kiedy opuszczamy miejsce pracy czy w domu. Pamiętanie o tym, że trzeba zmieniać co jakiś czas hasło, że trzeba wpisywać i wprowadzić programy antywirusowe autoryzowane, renomowanych firm, a nie gdzieś po prostu kupowane cichcem czy po prostu niesprawdzone. Musimy pamiętać również o tym, że ciągle pojawiają się jakieś zagrożenia i w związku z tym różne instytucje, w tym na przykład Komisja Nadzoru Finansowego albo Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, albo banki regularnie przesyłają informacje, aby zwracać na poszczególne zagadnienia jakąś uwagę i troskę. Dla przykładu spotykam się bardzo często z tym, że klienci nie otwierają poczty elektronicznej, która jest do nich wysyłana specjalnie, czyli ignorują takie zagrożenia. Ale są i w obrocie kartowym, to też jest element cyberbezpieczeństwa, że niektórzy noszą karty w jednym portfelu razem z pinami do tych kart. Jeszcze najbardziej absurdalne przypadki to wtedy, kiedy ktoś swój pin pisze flamastrem, jaki ma pin do tej karty. No to już jest szczyt beztroski i nieodpowiedzialności. Ale dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wprowadzić do programów edukacyjnych BACCYL oraz nowoczesne zarządzanie biznesem, czyli na poziom szkół podstawowych i szkół średnich oraz szkół wyższych, elementy cyberbezpieczeństwa i banki finansują bardzo mocno ten program, Biuro Informacji Kredytowej, jego właściciele, a także Krajowa Izba Rozliczeniowa i wielu partnerów, bo ponad 120 banków bierze udział w tych programach.